A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus, zapraszam Cię na wyjątkowy odcinek, dlatego że ten materiał w całości poświęcony jest Bitcoinowi. Co dalej z Bitcoinem? Czy Bitcoin będzie rósł, czy dalej spadał? Jak wyglądają przepływy pieniężne na Bitcoinie? Dzisiaj przeanalizuję cenę w Bitcoina, ale nie tylko cenę, ale również wykres, jaki rysował się w ostatnich tygodniach i w ostatnich miesiącach. Pokażę Ci przepływy pieniężne, jak wygląda popyt i podaż aktualnie na wykresie i czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach czy w najbliższych miesiącach. Dlaczego w ogóle ten odcinek? Już może wyprzedzę pewne swoje odpowiedzi na zadane przed chwileczką pytania. Uważam, że Bitcoin osiągnął tutaj bardzo ważny poziom cenowy i na wykresie widać bardzo duże zaangażowanie bardzo dużego wolumenu. Jest to wolumen, który w tym momencie wydaje się być tak zwanym stopping volume i kreuje fazę akumulacyjną. Bitcoin bardzo specyficznie zachowywał się w ostatnim czasie, bo mieliśmy różne poziomy cenowe i najbardziej zmylił nas w październiku, gdy rysował właśnie taką strukturę akumulacyjną, natomiast ta struktura upadła. Czy teraz mamy do czynienia z ponowną taką strukturą? Tylko $1000 niżej na wykresie. 1000 być może jest to dużo, ale również mało z perspektywy, patrząc nam z szerszej perspektywy na wycenę Bitcoina, jaka miała miejsce od początku 2019 roku do końca roku i mamy w tym momencie początek 2020 roku, styczeń, pierwszy tydzień handlu praktycznie już za nami, ale popatrzmy właśnie, jak wyglądały przepływy pieniężne. Jest bardzo dużo w tym momencie oznak, że Bitcoin ruszy do góry i popatrzmy w tym momencie, jak wygląda właśnie ten wykres i jak wyglądają liczby, bo oprzemy oczywiście nie na mojej teorii czy domniemaniach, ale oprzemy to o konkretne fakty, o konkretne liczby i również o konkretne struktury rynku, które charakteryzują zbieranie właśnie przez dużych graczy bardzo dużego wolumenu, co w konsekwencji oznacza fazę akumulacyjną. A faza akumulacyjna oznacza, że ktoś coś zbiera i spodziewa się dużych tutaj wzrostów. Dużych czy niedużych, ale spodziewa się wzrostów. Dlatego popatrzmy, jak wygląda w tym momencie wykres. Kontrakt terminowy Bitcoina zamyka się na ostatniej sesji piątkowej, dokładnie 3 stycznia, ceną close, widzimy tutaj, cena close jest $7385. Bardzo fajna świeca, która z jednej strony jest taką świecą przejmującą, ale z drugiej strony przynosi pewnego rodzaju konkretną akcję zakupową, takiego, powiedziałbym, mid-range'u, czyli takiego range'u pośredniego. Kiedyś, czy nawet do dzisiaj jest to nazywane przez tych, którzy wyznają teorię Wyckoffa, czyli teorię popytu i podaży. Ta linia nazywa się tak zwany springboard. Proszę zwrócić uwagę, że na przełomie roku mieliśmy bardzo dużo tych klastrowań, czyli zamknąć w okolicy ceny 7200, 7500, 7400, więc w tym bardzo wąskim zakresie występowały właśnie te zamknięcia. Proszę zwrócić uwagę również na, tutaj cena mi się przesunęła, powinno być 8 tysięcy, więc wrócimy tutaj z tą ceną. Proszę zwrócić uwagę, że sesja czwartkowa zamyka się poniżej tego range'u, tak jakby rynek chciał nas zmylić, natomiast
kolejny dzień przynosi odpowiedź. Mamy jedno z największych tutaj zamknięć w tym ostatnim okresie i na pewno największe zamknięcie w nowym 2000 roku. Natomiast jesteśmy pomiędzy dwoma takimi bardzo znaczącymi liniami. Popatrzmy, to jest cena z ostatniego piątku, czyli z 3 stycznia. Popatrzmy, jak wygląda w tym momencie cena na CoinMarketCap. Jeszcze możemy zobaczyć sobie, jak wygląda cena do polskiej złotówki. Na Tokeneo News jest bardzo pomocna zakładka kryptowaluty, gdzie mamy taki CoinMarketCap. Widzimy, że dzisiaj ceny w ciągu ostatnich 24 godzin rosną o 1,5%. Praktycznie większość rynku świeci się w tym momencie na zielono. Możemy sobie wejść głębiej, klikając w tą ikonkę Bitcoina, zobaczyć, jak wyglądał minimalny handel w ciągu ostatnich, czy maksymalny w ciągu ostatnich 7 dni. Mamy wzrosty. Popatrzmy na CoinMarketCap ze względu na to, że mamy tutaj wycenę do dolara amerykańskiego, więc potrzebujemy również wyceny do dolara amerykańskiego. Idziemy na CoinMarketCap, widzimy również. Tutaj ta zmiana jest również na zielono. Większość tego rynku jest notowana powyżej 1%. W tym momencie cena jest 7464, czyli poniedziałkowa sesja powinna otworzyć się luką wzrostową i powinniśmy tutaj dostać taki sygnał od rynku, że to 8000 może być zaatakowane. Może, ale nie musi. I czy zostanie zaatakowane, popatrzymy na samym końcu tego materiału. Natomiast na razie przeanalizujmy to, co się działo w ostatnim czasie na rynku. Przypomnę tylko, że zanalizowaliśmy tutaj ten range akumulacyjny jeszcze przed wzrostami, czyli było to końcówka marca, pojawiły się wideo z prognozowaniem ceny na 6000, powyżej tutaj 6000 i też tak się stało. Następnie była prognoza zrobiona z wykresów point and feature chart do 14000, mieliśmy powyżej delikatnie 400000, po czym odbyły się te spadki. I teraz zwróćcie uwagę, że rynek stworzył bardzo fajną tutaj podstawę. Okolice 10000 były ceną, którą spodziewaliśmy się, że rynek ją utrzyma. Niestety rynek wyłamał feralnego dnia, dokładnie 24 października, wyłamał tą strefę i akcja akumulacyjna, tak zwana reakumulacyjna, zaczęła odbywać się w tym miejscu. I tutaj można było twierdzić, ja nie tłumaczę swoich analiz, ale mieliśmy wszystkie podstawy do tego, żeby twierdzić, że tutaj jest reakumulacja. Jeszcze te wolumeny, które tutaj się pojawiły, one w stosunku do lewej strony były i od momentu rozpoczęcia spadków one wówczas były najwyższe. Rynek dał dobry znak do akumulacji, było wyjście, było testowanie, silne zamknięcie. Czasami rynek robi psikusa i też tak tutaj zrobił, że nie pociągnął tego tematu, czyli nie pociągnęliśmy tych wzrostów z 9000 powyżej 400. Zabrakło po prostu odpowiedniej tutaj siły. I co rynek następnie zrobił? Przyszedł z powrotem do low tej świecy z 25, która rozpoczęła ten rajd do góry, wyłamał tą świecę. Z 7400 zeszliśmy poniżej 7000, ale bardzo szybko broniliśmy ten poziom i praktycznie było tylko tutaj dwie sesje, gdzie rynek zamykał się poniżej 7000. Wszystkie sesje były zamknięte powyżej, trzy sesje, przepraszam, bo jeszcze ta ostatnia, wszystkie sesje były zamknięte powyżej 7000 dolarów. I zwróćmy uwagę, że tutaj, jeżeli mamy coś takiego w analizie rynku stworzonej na podstawie przepływów pieniądza, popytu i podaży, że jeżeli akumulacja, faza akumulacji, którą zidentyfikujemy na rynku, zostanie troszeczkę wyłamana i ten rynek nie kontynuuje spadków, ale zaraz pod pierwszą akumulacją utrzymuje ceny, to dalej jesteśmy w fazie akumulacji, tylko ta akumulacja zazwyczaj jest rozciągnięta w czasie. Tak było w większości przypadków obserwacji rynkowych, których dokonywał Wyckoff, który nauczył nas
patrzenia na rynek pod wpływem, przez pryzmat, nie pod wpływem, ale przez pryzmat przepływów pieniądza. I wszystko na to wskazuje w tym momencie, że mamy do czynienia ze zbieraniem, dużym zbieraniem wolumenu. Proszę zwrócić uwagę na świecę, która miała miejsce dokładnie 22 listopada. Ta świeca, która właśnie wyłamuje. Zwróćcie uwagę, że jest tutaj bardzo wysoki wolumen. Kolejna świeca, zamknięcia są bardzo podobne, również wysoki wolumen, czyli ktoś bardzo dużo sprzedaje. W panice była tutaj sprzedaż i ktoś zaczął zbierać ten wolumen. Bardzo często rynek przychodzi do tak zwanego testu, czyli testuje to pierwsze low wywołane tą paniką, po czym powinna w fazie akumulacji nastąpić reakcja wzrostowa. I również ta reakcja jest tutaj, występuje na bardzo wysokim wolumenie. Zwróćcie uwagę, to jest ten test, to jest tak zwana formacja spring, czyli jest to faza C w procesie akumulacyjnym. Za chwileczkę powiem, gdzie można dostać te materiały dla osób, które będą zainteresowane rozwijaniem tej wiedzy. To te materiały są dostępne na moim kanale YouTube i później to pokażę. Ale proszę zwrócić uwagę na ten wykres, że w tym momencie tworzy się obrona, czyli ta formacja spring, i powstaje tak zwany springboard. I ostatnia sesja z trzeciego wywozi te ceny tutaj do góry. Rynek jakby odzyskuje siły. To jest jedna interpretacja, patrząc właśnie na price action i na zwykły wolumen słupkowy. Ale pokażę Wam coś jeszcze w tym momencie. Przygotowałem tutaj wykres skonstruowany z kostek ręko, które mają wymiar 250 dolarów. 250 dolarów. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy szczyt w okolicach 14 tysięcy i po rozpoczęciu tych spadków, jakkolwiek te fazy nie wyglądały, zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. Jest to ultra wysoki wolumen w kontekście tego, co widzimy w tym momencie na wykresie. Największy wolumen spadkowy, bardzo duży, bardzo wyróżniający się. 369. Zwróćcie uwagę, zaraz, to jest liczba kontraktów oczywiście zeskalowana przez 100, czyli tutaj powinniśmy to dodać 3 zera. Jest to ilość w tym momencie handlowanego wolumenu, który jest ultra wysoki, ale za wyrzuceniem tego wolumenu powinna iść akcja, jeżeli to była sprzedaż. Doszło do dużego wolumenu, dużej wymiany, ale nie doszło do kontynuacji w cenie, czyli nie doszło do kolejnych spadków. Wyckoff to nazywał, jest duży wysiłek, ale brak efektu. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy tutaj na samym końcu tego ruchu spadkowego. Dlaczego ten wolumen nie był taki duży? W tym miejscu. Czemu nie był w tym miejscu taki duży? W tym miejscu, kiedy był postęp w cenie. Tutaj doszło do paniki i jest niewielkie wyjście na bardzo dużym wolumenie. I teraz to jest jedna rzecz. I proszę zwrócić uwagę, że ta fala powstała od notowania 9100 do 6900, możemy powiedzieć, że do 7000. I jest kolejna, druga taka fala. Ta fala akurat miała mniejszy tutaj, bardzo mało szkódna robiła, bo z tego lows, czyli 7400, spadliśmy na 7000, czyli 400 dolarów. I jest podobny drugi wolumen, bardzo wysoki wolumen, 319, zwróćcie uwagę, też nienaturalny, który tak na dobrą sprawę wyjeżdża tylko 200 niecałymi dolarami. I jest wchłonięty. Jest duży wysiłek, ale nie ma postępu w cenie. Co to może oznaczać? To może właśnie oznaczać, nie mniej, nie więcej, że w tej części wykresu między 7400 a 7000, 6800 dochodzi do bardzo dużego skupowania tego waloru, gromadzenia, akumulacji tego waloru w dolnej części. Jeżeli tutaj stwierdziliśmy, że są przesłanki do tego, żebyśmy zobaczyli akumulację, to ta akumulacja została rozerwana, rozbita, tak rynek zadecydował, i na przestrzeni tylko i wyłącznie
600 tutaj dolarów, 7400 do 7600-6800, czyli może w takim 400-600 dolarowym przedziale, następuje akumulacja, czyli zbieranie tych walorów. Zwróćcie uwagę, może zmienimy ten wykres i zajrzymy nieco głębiej do środka. Stworzymy wykres stworzony ze 150 dolarów, z troszeczkę mniejszych wartości, żebyśmy dokładnie mogli zobaczyć, jak wyglądało to hamowanie. Czyli wiemy, że ta duża fala rozpoczęła się stąd, którą przed chwilą żeśmy widzieli, ale co jest bardzo ważne, mieliśmy w tym miejscu w okolicach 6800, 7000 mieliśmy wyhamowanie i powstała kolejna fala, którą żeście przed chwileczką widzieli. Okazuje się, że ona jest jeszcze większa, a ma tylko zasięg od 6677 do 6518 czy 520, czyli praktycznie pół tej kostki, zwróćcie uwagę, i powstaje ultra wysoki wolumen. Największy od momentu rozpoczęcia spadków z 14 tysięcy. Co to oznacza? Że tutaj nastąpiła w końcu ta wyprzedaż, tu nastąpiła panika. Ktoś bardzo dużo wypuścił, ale ktoś bardzo dużo tych wolumenów, ale ktoś bardzo dużo skupił. To przypomina fazę akumulacji. Teraz mamy już ceny powyżej, zamknięcie mamy 7335, ale już widzimy na CoinMarketCap, że mamy notowanie ponad 7400. To wszystko wskazuje, to nie daje dalej gwarancji, ale to wszystko wskazuje, że mamy low na wykresie. Wróćmy z powrotem na ten chart, który tutaj widzimy, i 8000, wejście powyżej 8000 da nam powód do tego, żebyśmy mogli tutaj już z większym prawdopodobieństwem twierdzić, że wracamy do wzrostów, że tutaj następuje ta reakumulacja. Jeszcze raz przypomnę, te wolumeny zdradziły te intencje w tym miejscu i w tym miejscu, powstały największe wolumeny, ale również te wolumeny są uwidocznione na wykresie właśnie złożonym z tych kostek ręką. Więcej oczywiście o fazie akumulacji możecie wejść na mój kanał i zachęcam tych, którzy nie subskrybują, do przeglądnięcia sekcji edukacja. Tutaj jest dokładnie omówione, jak zachowuje się rynek w fazie akumulacji. Mamy dwa rodzaje fazy akumulacji i dwa rodzaje fazy dystrybucji. Jak również można zobaczyć materiały, szkolenie wolumenowe, wolumen skumulowany na Forex. On nie tylko działa na Forex, działa na wszystkich rynkach, więc te materiały edukacyjne, one są na moim kanale YouTube. Wrócę do wykresu. Teraz jak możemy programować ewentualnie przyszłe wzrosty? Ja do programowania przyszłych wzrostów używam wykresów Point and Figure Chart, które to nie są popularne wykresy, one są pozbawione osi czasu, działają tylko w oparciu o zachowanie rynku. Natomiast dla mnie największym zachowaniem, żeby stwierdzić, co się dzieje na rynku, jest obserwacja właśnie wolumenu. I tutaj ten wolumen, który powstał, ultra wysoki, największy od momentu spadków, ale nie zrobił żadnej krzywdy tutaj temu wykresowi, powstał właśnie w grudniu i to w tym czasie na sesji dokładnie możemy tutaj sobie sprawdzić, to jest ten wolumen, to jest na sesji między 17 a 18 grudnia następuje zwrotka na tym rynku, zawrócenie, więc proszę zwrócić uwagę, ten Bitcoin rzeczywiście tu miał dużą fluktuację, z 14 na 10, nie wytrzymał tego poziomu, akumulacja zaczęła robić się w tym miejscu, ona padła i 1000 dolarów niżej robi się kolejna. Jeżeli wejdziemy na 8000, możemy już tutaj jasno, że tak powiem, stwierdzić, że mamy dużą gwarancję, że Bitcoin zaczyna rosnąć. Wolumen to nic innego jak paliwo dla rynku. I ten wolumen zdradza intencje dużych graczy. Tutaj, jeżeli pójdziemy troszeczkę ten okres nieco wcześniej, te wolumeny, które się pojawiły w tym miejscu, one też były wysokie,
czy były najwyższe. I też mieliśmy bardzo dużo przesłanek, żeby w tym miejscu wchodzić w pozycję. Jeżeli ktoś wchodził między 8 a 9 tysięcy, uważam, że zrobił też całkiem nieźle. Oczywiście z punktu widzenia wykresu ktoś może powiedzieć, ale tutaj jest taniej. Ale na rynku nie chodzi o to, żeby być precyzyjnym, tylko żeby być skutecznym, bo spekulacja giełdowa czy inwestowanie nie polega na tym, żeby być nieomylnym i być precyzyjnym i kupić na samym dołku i sprzedać sam szczyt, albo odwrotnie, jeżeli gramy shorta, sprzedać szczyt i odkupić na samym dołku. To jest gra, w której liczy się skuteczność przede wszystkim, a nie precyzja, żeby kupić teraz, za chwilę, za godzinę, za dwie, dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej, jeżeli ktoś zrobił. To nie jest gra, żeby być idealnie precyzyjnym. Natomiast zbieranie, dlatego warto podzielić swój też kapitał przy jakimkolwiek inwestowaniu i zawsze wchodząc w pozycję, na przykład w pozycję długą, musimy domniemać, że może być jeszcze niżej, czyli musimy rozpocząć ten, rozłożyć ten kapitał na tak zwane zbieranie. I jeżeli to nie jest oczywiście lewarowany produkt, bo jeżeli mówimy tutaj o lewarze, no to uśrednianie w dół może się bardzo tragicznie skończyć. Natomiast jeżeli ktoś skupował Bitcoina, który no nie jest obarczony tutaj lewarem, to tutaj są przesłanki do tego, że ten Bitcoin zaczyna zawracać. Popatrzmy jeszcze na przepływy pieniężne, jeśli chodzi o wolumen skumulowany, o kumulację wolumenu handlowanego na poszczególnych falach. I teraz jest bardzo ważna rzecz, już na sam koniec, że jeżeli rynek miałby rozpocząć swoje spadki, duże spadki, to ten wolumen powinien pojawić się gdzieś tutaj, tutaj. On rzeczywiście pojawił się w tym miejscu, bardzo duży, największy. Tutaj w lipcu po rozpoczęciu tych wzrostów wcześniejszych to tutaj był największy wolumen, ale wszystko wskazywało na to, że ta linia 10 tysięcy może zostać utrzymana. Natomiast proszę zwrócić uwagę, ten ultra wysoki wolumen, on pojawia się tu, w tym miejscu. Duży wolumen, brak efektu. Co to za efekt przy takim wolumenie? Dlaczego on jest akurat tutaj na końcu? Bo to właśnie jest tak zwane stopping volume. Jedni w panice sprzedają, a drudzy korzystają z okazji i odkupują od drugiej strony. To tutaj rynek uznaje, jest tanio. Również w tym miejscu, zwróćcie uwagę, między 8 a 8,5 tysiąca zostało skupione bardzo dużo wolumenu. Dlaczego? Bo dla niektórych inwestorów było to tanio i dlatego oni kupowali w tym przedziale. Tutaj dokładają swoich pozycji, a co niektórzy rozpoczynają swoje nowe pozycje. I uważam, że jest dużo przesłanek w tym momencie, jeśli chodzi o ten wykres, że Bitcoin ruszy do wzrostów. Popatrzmy teraz jeszcze na 180-minutowy zagłębmy, to jest wykres dzienny. Zagłębmy się w tym wykresie, w 180-minutowy wykres. Popatrzcie, gdzie został Bitcoin bardzo mocno kupowany. W tym miejscu osiągnął low, czyli stopping volume i jest bardzo mocne kupowanie. W tym miejscu zrobił formację spring, czyli zrobił dokładnie tą formację, która jest tutaj zrobiona. Jest ona wytłumaczona oczywiście w tym szkoleniu, które macie dostępne na moim kanale. Dlatego warto też zasubskrybować kanał dla tych, którzy nie subskrybują. Proces akumulacji numer jeden, więc jest zazwyczaj, jeżeli jest selling climax, to jest secondary test również i ten secondary selling climax, secondary test albo formacja spring i tutaj mamy dokładnie to samo zrobione. Popatrzcie, jaki duży wolumen, największy wolumen tutaj, ale brak efektu w cenie i jest washout tego miejsca. Popatrzmy na tą świecę, jest washout tego miejsca i jest powrót i powstaje największa fala w ciągu 3 godzin, największa fala od momentu rozpoczęcia tych spadków ze szczytów, to tutaj inwestorzy decydują się na bardzo duże zakupy. Czyli jeżeli za plecami mamy ultra wysokie zakupy, to co możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach? Ja nie mówię o poszczególnych pojedynczych sesjach. W najbliższych tygodniach, moim zdaniem, wzrostów. Więc wszystko na to wskazuje, że najbliższe tygodnie
to będzie próba wyłamania, czy nawet najbliższe sesje, wyłamania 8000 i wrócenia na te tory do wzrostów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie lajka, zostawcie swój komentarz. Również chcę wiedzieć, co sądzicie o tej analizie i jakie są Wasze przewidywania co do przyszłej ceny Bitcoina w przyszłych tygodniach i w przyszłych miesiącach. Zostawcie komentarz, dajcie subskrypcję, łapkę do góry i do usłyszenia. Zapraszam Was na kolejne materiały na moim kanale dotyczącego Bitcoina, ale również innych walorów giełdowych. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?